Marcina Kuszałka-Wojewódzka, pan Szymon Kraj, dyrektor Muzeum Międzypolskim Waldem, pan Cezary Krasowski, rycerz i trener i ojciec naszego mistrza i pan Patryk Czeczko, mistrz z czasami po mistrzostwa. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu. Pod koniec maja odbyły się mistrzostwa świata w walkach rycerskich w Danii i osiągnęliśmy tam jako kadra Polski bardzo dobre wyniki, sukces można powiedzieć. Natomiast dla nas, dla Legionów Armii i Mazur, sukcesem jest to, że w znaczący sposób kadrę Polski zasilają nasi rycerze z regionu, z Warmii i Mazur. Rycerstwo, które jest przy Muzeum Grunwaldzkim w Stenbarku, reprezentowało w 7-osobowej drużynie. No i odnieśli nasi panowie rycerze bardzo wyraźne wyniki. Jest pan koordynator, więc żeby nie przekłamywać tutaj czasami nazewnictwa, to poproszę, żeby przedstawił te wyniki naszych rycerzy. Nasi rycerze odnieśli bardzo duże sukcesy i nie pierwsze, to trzeba podkreślić, bo w drużynie Warmii i Mazur występuje Marcin Waszkiewicz, który po raz czwarty obronił tytuł Mistrza Świata w kategorii miecz i tarcza. Mój syn Grzegorz Krasowski zdobył tytuł Mistrza Świata po raz pierwszy. Po raz pierwszy występował w Mistrzostwach Świata Federacji IMCF w kategorii miecza długiego. Także na tych mistrzostwach to były 2 złote medale. Grzegorz Kluczek w reprezentacji naszej kadry w walkach grupowych 10 na 10 i 16 na 16 zdobył srebrny i brązowy medal i obecny tutaj Patryk Czeczko, przystojniak, również zdobył srebrny i brązowy medal. Występowali ramię w ramię z Grzegorzem Kluczkiem. Oprócz tego z Warmii i Mazur w kategorii 16 na 16 Miłosz Dawidowicz zdobył brązowy medal, Artur z Brzyzny również brązowy medal. Także przywieźliśmy no, cały woreczek medali i co więcej, ten woreczek na Mistrzostwach Świata przywieźliśmy tutaj, na Warmii i Mazury, dzięki wsparciu Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej, które, że tak powiem, otoczyło nas swoją opieką i pomogło nam fizycznie przemieścić się do Danii, ale również wcześniej motywowało nas do tego, żeby rycerze z Warmii i Mazur byli widoczni na arenach światowych. Także siłą jesteśmy rycerzami z Warmii, z rycerzami z Warmii i Mazur. Muszą się liczyć wszyscy rycerze z Polski i ze świata. Dziękuję panie marszałku, szanowni państwo. Ja chciałem przede wszystkim powiedzieć jedno, że tego największego w dziejach rycerstwa naszego regionu sukcesu nie byłoby, gdyby nie pan marszałek, bo to pan marszałek jest opiekunem naszej kadry i pan marszałek jest, no, śmiało mogę powiedzieć, takim honorowym kapitanem naszego rycerstwa, honorowym hetmanem wielkim. I panie marszałku, serdeczne podziękowania składamy my, muzealnicy, a przede wszystkim rycerstwo polskie chciało panu serdecznie podziękować, dlatego że tak naprawdę tych sukcesów nie byłoby, te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie pan marszałek, gdyby nie samorząd województwa, którego wsparcie zawsze mamy i czujemy tę przychylność. To nas motywuje do dalszych działań i to nas motywuje do tego, żeby z przyszłorocznych mistrzostw dla województwa warmińsko-mazurskiego przywieźć tych medali jeszcze więcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, najważniejsze są ten zadźwięk rycerski, te osoby, które faktycznie
i pasją, i wiedzą, ale też i ciągłym dążeniem do doskonałości, do sprawności, do kondycji. Po prostu reprezentuje region Warmii i Mazury, reprezentuje polskie rycerstwo. Mamy ku temu pełne predyspozycje, biorąc pod uwagę właśnie i samą inscenizację bitwy, i muzeum, które jest na przedpolu rozbudowy, co jest dla nas najważniejsze, bo jeżeli ten wniosek, który został złożony przez muzeum, będzie zagwarantowany przez ministerstwo, to przystępujemy niebawem do realizacji inwestycji stałego muzeum z pełnowymiarową ekspozycją, z możliwością całorocznego odwiedzania. Jest to wymiar 22 milionów złotych, bo na tyle po prostu możemy ubiegać się całościowo w projekcie. No i jest to takie dążenie regionu do tego, aby to muzeum zafunkcjonowało w nowym wymiarze. Ja sam osobiście byłem 2 lata temu w Malborku na tych mistrzostwach świata, które wtedy tam miały miejsce, i pod ogromnym wrażeniem jestem, bo to jest naprawdę nie tylko kwestia sportu, ale wspaniała lekcja historii. To jest cały świat, tam są zastępy i z Japonii, z Wietami, z całkowicie innymi niż ten tutaj. Także to jest naprawdę pod każdym względem warte wsparcia i myślę, że tutaj z muzeum, z panem dyrektorem, samorząd województwa będzie mógł zawsze zabezpieczyć potrzebne środki, ale głównymi bohaterami są rycerze, więc oddam tutaj panu głos, żeby trochę o swoich wrażeniach i tych sukcesach opowiedzieć. Proszę bardzo. No, sukcesów tam w mojej historii za dużo nie było. Zresztą największym właśnie w tym roku Mistrzostwa Świata na Mistrzostwach IMC w Danii, które to 3. miejsce mieliśmy w kategorii 16-16. W ubiegłym roku nasza rada również uczestniczyła w Mistrzostwach Świata w Czechach, to była federacja HMB. Zajęliśmy tam 4. miejsce w kategorii 21-21. Przeżycia są niesamowite, adrenalina, zgranie z drużyną, to wszystko, można powiedzieć, to wszystko scala nas do kupy, żebyśmy mogli zwyciężyć i po prostu rosnąć w siłę i przy kolejnych, na kolejnych mistrzostwach osiągnąć nasze już cele wyższe, czyli 1. miejsca. Czy Państwo pytania? Pan mówi jeszcze, Pan Marszałek, Pan Radny, nie, panie marszałku. Ale to jest świetny naprawdę.